Stan na chwilę obecną jest stabilny. Woda już nie powinna przerastać. Według tego, co się wydarzyło w Głogowie, to o godzinie 5 przez Głogów przeszła fala kulminacyjna. Według mojej oceny w tej chwili mamy najwyższy stan wody w rzece. Może podnieść się ewentualnie jeszcze o centymetr, 2 centymetry i większej wody już się nie spodziewamy.